15 sierpnia, niedziela, Jeruzalem, Księga Życia. Z drugiej strony jednak miasto pozostaje miejscem ludzkiej pychy, zgiełku, bałwochwalstwa, grzechu, mordów i nieszczęść. Zabija ono proroków, wskazuje Syna Bożego, doprowadza do skandalu krzyża wzniesionego poza jego murami, na oczach ludzi, a wreszcie doprowadza do ruiny i hańby. W sercu miasta będziesz więc wiódł podwójną walkę dla Boga i przeciw złu. Otrzymasz tam podwójną łaskę, spotkania z Bogiem i oczyszczenia z grzechu. Będzie ono miejscem twoich zmagań i kontemplacji. To, czego wczoraj pierwsi mnisi szukali na pustyni, ty dzisiaj znajdziesz w mieście. Wszelkie życie monastyczne jest walką. Monastycyzm w mieście przyzywa bojowników. Jezus nie przyszedł przynieść pokoju, ale miecz. Erotyzmowi, potędze, pieniądza zdecydowanie przeciwstaw się w życiem ubóstwa, pokory i czystości. Pośród hałasu wywalczaj swą ciszę, w zmęczeniu pokój, w rozlicznych wyjściach i powrotach odpoczynek w Bogu. Żadne krużganki nie będą chroniły twej modlitwy. Wieś nie będzie podtrzymywać twej pogody ducha. Mury klauzury nie będą strzegły twej cnoty. Śladem Chrystusa błogosławieństwa wzywają cię do przeżywania prawdziwej walki w sercu miasta.